Szanowni mieszkańcy powiatu żorskiego, chciałbym się zwrócić do Was z apelem w związku z tym, że zbliżają się dni prawdziwie wiosennej pogody, a w tym czasie Straż Pożarna odnotowuje zwiększoną liczbę wyjazdów do pożarów traw i łąk. Pożary te często powodują ludzie na skutek swojego nieroztropnego zachowania. Chciałbym tylko przypomnieć, że wypalanie traw, wypalanie pozostałości roślinnych powoduje naruszenie przepisów przeciwpożarowych i o ochronie przyrody. Te czynności są zagrożone karami, które wynikają z kodeksu karnego. Jeżeli ktoś działa rozmyślnie i spowoduje znaczne zniszczenia, spowoduje nawet śmierć osoby, naraża się na konsekwencje do 12 lat kary pozbawienia wolności. Także apeluję o rozsądek i rozwagę. Poprzez wypalanie traw ściągamy zagrożenie dla siebie, dla przyrody, dla środowiska i prawdę powiedziawszy, wypalaniem wyrządzamy więcej zła niż dobra. Wypalając trawę niszczymy organizmy, które są pożyteczne dla ochrony przyrody. Te, które chcielibyśmy przy okazji zniszczyć, niestety one są na tyle dobrze zabezpieczone, że na wiosnę chwasty nam się ukażą i będą przysparzać dodatkowych kłopotów. Także zwracam uwagę i apeluję o rozsądek, o rozważne postępowanie i nie ściąganie zagrożenia dla siebie i też dla innych mieszkańców. Tutaj może zwrócę też uwagę na zagrożenie, które powoduje się dla ruchu drogowego, dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Myślę, że często byliście w takiej sytuacji, gdzie jadąc drogą, wjeżdżacie nagle w miejsce, gdzie jest mnóstwo dymu. Myślę, że to doświadczenie też daje powód do rozwagi i do zastanowienia. Chcę przestrzec, że jeżeli taką osobę, która powoduje bezmyślne wypalanie traw i zagrożenie dla obszarów leśnych, dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też dla życia i zdrowia ludzi, jeżeli taką osobę złapiemy na gorącym uczynku, to przykładnie, dla przykładu, będziemy starać się ukarać, żeby przestrzec, jeżeli nie ma innej formy, to żeby przestrzec w ten sposób przykładną karą, którą, no, tak jak powiedziałem, przepisy pozwalają nałożyć na takiego sprawcę. Dziękuję bardzo.